powiedzcie mi sposób na idealną randkę. Czek! Trudne pytanie. Nie wiem. My, jesteśmy... My nie jesteśmy na randce. Bardziej romantycznie czy bardziej szalone, wiesz? Skakanie na bungee. Romantycznie, oczywiście romantycznie. Czyli spacer, za rączkę, buzi. Tak. Na ławeczce byśmy tak sobie posiedzieli, oczywiście. Przede wszystkim dziewczęta czekały na to, aż chłopak pierwszy zaproponuje. To nie było niewyobrażalne za moich czasów, żeby dziewczyna proponowała pierwsze. Randka nad wodą. O, ale tak bardziej romantycznie czy bardziej szalone? Szalono. Szalono, tym razem mamy szalone. Idealna randka? Spontaniczna? Nie wiem, z takimś przystojniakiem na pewno. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, czego nie powinno robić na takiej pierwszej randce? Według pani? Według mnie to na przykład dziewczynka powinna przede wszystkim dystans zachować. To jest, pani, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, tak jak dzisiaj. Jedno spotkanie, drugie i już, no już dziewczyna zakochana w chłopaku, czy odwrotnie. No choć już jestem gotowa na wszystko. To było niewyobrażalne. To było niewyobrażalne. Czego nie robisz na pierwszej randce? Nie wiem. Boże święty. Nie kłamać. Później wyjdzie wszystko. A jak? Nie wiem. Być zbyt bezpośrednim. Czego ja bym nie zrobiła? No przyznaj się. Nie jadłabym kebaba z sosem czosnkowym. Później się całować słabo. Tak, wstyd. Nie, tego bym nie zrobiła. Czego nie można robić? Na pierwszy raz. Na pewno takich rzeczy, która osoba, z którą się człowiek umówił, nie może tego zaakceptować. Albo jakąś taką swoją wadę, coś przedstawić od razu na pierwszej randce. Całujesz się na pierwszej randce? Nie, raczej nie. No i bardzo dobrze. Na początku grunt zbadać, dopiero potem. Być nachalnym. Być nachalnym, to jest tak, to co prawda. Czego jeszcze nie wolno robić? Znaczy powiem, nie można odmówić. Tak jest. Nie całuję. Nie całuję się na pierwszej randce. No brawo, brawo. Czego jeszcze nie robisz? Dużo to opowiadać. Ostatnie pytanie. Jakiś tekst na podryw? Coś, co głupiego usłyszałaś? Kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz. Naprawdę ktoś tak do ciebie powiedział? No. Wow. Czy kiedyś coś takiego usłyszałam? Jakiś taki naprawdę głupi tekst na podryw. Taki naprawdę głupi, że po prostu byłeś zażenowana. Podchodzę i się pytam o Facebooka. No i zagaduję normalnie, jak ma na imię i jakoś tak leci. Hej lala, błyszczysz jak milion dolarów. O mama, naprawdę? Tak. Ale to było dawno i to było bardzo głupie. Takie rzeczy się dzieją. Panowie, nie róbcie tak, nie tędy droga. Uwaga, uwaga, moi drodzy, mamy konkurs. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie nam swoją historię związaną z pierwszą randką z podrywem, a my wybierzemy dwie, które nagrodzimy.